Chciałbym rozpocząć tą nową narrację na temat Europy. Wiem, że to jest część Pana inicjatywy. Wiemy, że Unia Europejska musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, może nawet, żeby wręcz przeżyć, żeby stać się Unią w nowoczesnym XXI wieku. Może trzy, pięć największych wyzwań dla Unii Europejskiej. Tak naprawdę idea, jaka kryje się za tym projektem, jest następująca. Dla młodego pokolenia to, co oznacza Unia Europejska, to coś, co już mają. Swobodne podróżowanie bez granic, unifikacja większości części naszego kontynentu, idea demokracji. Więc oni to uważają za rzecz im daną, za rzecz oczywistą. Więc musimy znaleźć coś, co zainspiruje Europejczyków i zmotywuje ich w XXI wieku, co wykraczałoby poza to dziedzictwo procesu założycielskiego, które wydarzył się po II wojnie światowej, żeby po prostu scalić pewne kraje na podstawie pogodzenia się. Największym moim zdaniem wyzwaniem jest to, jak Europa powinna bronić swoich wartości. Jak zintegrować swoich obywateli w zglobalizowanym świecie. Zrozumienie, że razem będziemy znacznie silniejsi, że możemy uczynić znacznie więcej niż pojedyncze nasze kraje z osobna, nawet te największe. W jaki sposób możemy kształtować globalizację? Jesteśmy w świecie bardzo zależnym od siebie. W jaki sposób możemy chronić nasze wartości i nasze interesy? I dlatego też zaprosiłem osoby z całej Europy do dyskusji. Rozpoczęliśmy od tego pierwszego zgromadzenia tutaj w Warszawie w dniu dzisiejszym. Powiedział pan, że wiele osób w Unii Europejskiej uważa te najważniejsze wartości dla nas za oczywiste, ponieważ uważają, że są one stabilne i tak też będą one wyglądały na przyszłość. Pokolenie z lat 90. uważa, że przeżyliśmy tyle lat w pokoju, porównując to, co było wcześniej z wojnami napoleońskimi, że to jest odległa rzecz w przeszłości. Czy możemy im wyjaśnić, jak ważna jest Unia Europejska dla tego młodego pokolenia z lat 80. i 90.? Dokładnie taki jest cel. Mój syn urodził się w latach 80. To moje pokolenie nie pamięta czasów, kiedy Portugalia, mój kraj, nie była demokracją. To samo dotyczy pewnie Polski, oczywiście. Młodzi ludzie tego nie pamiętają, kiedy Polska była oddzielona od większości Europy. Dlatego też potrzebujemy poszerzyć horyzonty i zastanowić się, w jaki sposób sobie poradzić z takimi rzeczami, jak kryzys finansowy, komunikacja, łączność jest teraz znacznie lepsza niż dawniej. Więc jeżeli mielibyśmy liczyć się w podejmowaniu decyzji, które będą kształtować naszą przeszłość w kwestiach handlu, energetyki, finansów, praw człowieka, wolności, musimy działać razem, ponieważ, jak powiedziałem, nawet największe kraje Europy, Niemcy czy Francja, nie będą miały tego potencjału, żeby obronić swoje wartości i interesy w dyskusji z gigantami takimi jak Stany czy Chiny. Dlatego też nie można cofnąć się do nacjonalizmu. Kraje nie mogą się zamykać. Oczywiście ważne jest utrzymanie patriotyzmu, ale jesteśmy razem, aby współkształtować świat, który przechodzi globalną transformację. Powiedział pan o osamotnieniu krajów tych największych. Kiedy pan się spotyka z premierem Cameronem, kiedy słucha pan o jego inicjatywach, o referendum, czy Brytania ma się wycofać z Unii, czy nie, w jaki sposób postrzega pan to zdroworozsądkowo? Ponieważ Unia jest naszą wspólną przestrzenią. Myślę, że ona jest znacznie większa, to jest coś znacznie większego niż przestrzeń. Powinna być ona postrzegana jako mocarstwo. Są różne wizje poświęcone konsolidacji tego projektu. Wspomniał pan o Brytanii. Rząd brytyjski jasno oświadcza, że chce pozostać w Unii Europejskiej.
no ale na swoich warunkach. Tak, oczywiście omawiają różne kwestie, w których nie zgadzają się lub też główna partia nie zgadza się z pewnymi orientacjami, ale myślę, że Unia pozostanie bardzo ważnym członkiem naszej Unii. Panie Przewodniczący, wróćmy do roli Polski w Unii Europejskiej. W 2004, kiedy przystąpiliśmy do wspólnoty, panował wielki entuzjazm. Czy zatem powinniśmy teraz zająć najważniejsze pozycje w organizacji unijnej? Jest to organizacja, w której państwa członkowskie mają tę samą godność, niezależnie od wielkości. Jeśli chodzi o jednak o wpływ, Polska już jest jednym z najbardziej wpływowych krajów. Jesteście członkiem tej wielkiej szóstki. Z nowych krajów członkowskich Polska stała się kluczowym graczem. Mogę to śmiało powiedzieć, ponieważ widziałem, obserwowałem tę ewolucję w ostatnich latach. Nic nie może ważnego zdarzyć się w Europie bez pozytywnego nastawienia do tego Polski. Także już macie ten status. Mam nadzieję, że Polska ten status będzie wykorzystywała, ten bardzo wpływowy status, nie do celu stratyfikacji Europy, lecz aby utrzymać tę ideę wkładu Wielkiego Polski w postaci solidarności i odpowiedzialności. Jak pan wie, premier Tusk stwierdził, że nie będzie startował na stanowisko przewodniczącego Komisji. Czy mógłby pan sobie wyobrazić jakiegoś polskiego obywatela, polityka na tym stanowisku? Oczywiście, że tak. Polska delegowała mojego przyjaciela Jerzego Buzka na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Także Polska dysponuje licznymi, wykwalifikowanymi osobistościami, które mogą przyjąć dowolne stanowiska w Unii Europejskiej, ale oczywiście na razie nie jesteśmy w tym miejscu, żeby te pozycje obsadzać. I ostatnie pytanie w takim razie. Kwestia ukraińska. Oczywiście bardzo dużą wagę do tego kraju przywiązujemy. Chcemy podpisać umowę stowarzyszeniową z Ukrainą, ale rozumiemy też i trudności. Czy pan uważa, że w tym roku byłoby możliwe podpisanie tego rodzaju traktatu? W jaki sposób możemy wpłynąć na Kijów, żeby zmienił swoją politykę wewnętrzną? To zależy od Ukrainy. Ja się zgadzam z tym i bardzo wspierałem zacieśnienie więzi z Ukrainą, integracja gospodarcza i stowarzyszenie polityczne. Myślę, że jest to bardzo, leży to bardzo silnie w interesie Ukrainy. Rozmawialiśmy o tym z prezydentem Ukrainy. Również jest to w interesie naszym, ale są pewne kryteria, po których mierzy się postęp, na przykład kwestie reformy wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że byłoby doskonale, gdyby na szczycie we Wilnie, gdybyśmy właśnie w listopadzie doprowadzili do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą oraz do pogłębienia strefy wolnego handlu. Więc wspierajmy Ukraińców w tych reformach, które są konieczne w tym celu. Dziękuję, panie przewodniczący, za wywiad. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso był gościem TVP Info. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Chęciński w czasie konferencji Nowa Narracja dla Europy. Wypadek Adama Małysza i Rafała Martona na trasie 5. etapu rajdu Silkway Rally. Adam Małysz na swoim profilu na portalu społecznościowym napisał: niestety dziś pokonały nas dziury, tak to bywa w tym sporcie. Na szczęście nic nam się nie stało. Dziękujemy wszystkim za kibicowanie i za to, że byliście z nami. Załodze nic się nie stało, wcześniej Polacy spisywali się znakomicie i po 4 etapach zajmowali 3. pozycję.